Halo, witam was w kolejnym filmie z serii Pokémon Sun w 10 już odcinku. No i tak, ostatnio czekamy właśnie tutaj, Verdant Cavern. No i dzisiaj, moi drodzy, mamy wieczór dokładnie. Udało mi się troszeczkę właśnie pograć z wieczora. No i właśnie teraz będziemy mogli tu znaleźć nieco inne Pokémony. Znaczy przynajmniej jeden powinien być inny, aniżeli ostatnia. Yes, i Diglett, kurczę! Wcześniej tyle szukałem, a teraz proszę bardzo, jest i Diglett, a już kurczę Foxa zmieniłem, bo chciałem wyjść z jaskini, a tu proszę, dobra, no to w takim razie Disarming Voice, już nie będziemy na pewno używać wodnych ataków, gdyż wiemy, że te są po prostu za mocne, a Disarming Voice to nie działa za dobrze, no szczęście Diglett używa Sand Attack, no to w sumie jest spoko i wow, wzywa wsparcie, o nie, posiłki Digletta mogą być trochę niebezpieczne, no i tak, pojawił się, moi drodzy, drugi Diglett, no i tego Digletta już spróbuję sobie wykończyć, ten ma wyższy nawet poziom 11, ale dobra. Także Aqua Jet w tamtego Digletta i pudło niestety, ze względu na to, że no niestety obniżył nam celność. No i ja stoisz w naszą stronę i Metal Claw. Tak, no w końcu Diglett teraz jest stalowy, także Metal Claw jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Chociaż Metal Claw, czyli stalowy pazur. Gdzie on ma pazury? Dobra, więc tak, rozwalamy jednego Digletta i Tangling Hair to jest kolejna nowa umiejętność właśnie u Digletta, czyli owijający się w kędzior, tak można to powiedzieć. Właśnie ten, który tam ma na głowie, to właśnie obniża speeda zawsze przy kontakcie. Także dosyć ciekawy ruch, dobra, znaczy umiejętność. Więc Disarming Voice, no i osłabmy tego Digletta tutaj. Sądzę tak. Kolejny raz, no i Disarming Voice. Dobra, i myślę, że po tym Disarming Voice Diglett będę już mógł spróbować złapać i o ile nie przywoła właśnie sojusznika, bo jeżeli Pokémon przywoła drugiego, no to wtedy nie możemy rzucić w żadnego Pokébolem. Żeby po prostu złapać Pokémona, musi być jeden. Dobra, mamy! Mamy Diglett! Czyli kolejny nowy Pokémon jest nasz! 43 punkty expa. No i tak, da, Diglett oczywiście zostały dodane do Pokédexu. Może nawet szanse na niego są w nocy większe, nie wiem. Dobra, w każdym razie Diglett, tak jest. No i tak, w Pokédexie 16% i właśnie jest to Pokémon Kret. Niepodobny. W każdym razie ziemno-stalowy, forma alolańska. Normalna się nieco różni. Jego... Nie wiem, jakby na jego głowie wystaje jakby metalowy włosek? Okej. Okay. Albo metalowe włoski, może o tak. Aha, jakby nie wiem, jakby, jeżeli chce się skomunikować z innymi, to podryguje jakby z tym swoim włoskiem. Tymi włoskami. Okej. Okay. Dobra. Także udało nam się złapać Digletta. No i oczywiście to nie koniec, myślę, nowych poksów, jakie można tu znaleźć. W sumie tu mam coś ciekawą skałę, ona chyba nie ma jakiegoś większego znaczenia. Dobra, także napada nas kolejny Diglett. Teraz to Diglett za Diglettem. Dobra, leś po Plio i wykończ go. Szybko, Water Gun. W sumie Diglett jest chyba szybszy, nie jest szybsza. Okej, okay, także Water Gun. I wykończamy Diglett. Wykluczamy Diglett, no i 60 punktów expa, ładnie. Dobra, także chodźmy teraz jeszcze tędy, zobaczmy gdzie tu dojdę, co ja znajdę, kolejne jaskinie. Znaczy jaskinie, może nie tyle co jaskinie, co dziuple, w tej się Pokémon. Nie, tutaj jednak w Sun widać występują tylko Yangusy, a z kolei właśnie w Moon Rattaty, niezależnie od pory dnia. Dobra, no to Rattatę sobie znajdziemy gdzie indziej, nie ma problemu. Dobra, no Yangusy sobie uciekniemy, nie chcę się z nim bić. I tak na dwa ciosy musiałbym go wykończyć, także to nie do końca jest mi na rękę. Dobra, spadamy stąd. Nic nas nie napadło. Tak więc wyszliśmy i Illima już tu nas oczekuje. Witam, kapitanie Illima. Witaj, tu kapitan Illima. Skoro, jeżeli podróżujesz wokół wysp Aloli, albo po wyspach Aloli, znajdziesz wiele barykad kapitanów, taka jak tam, ta, tam. Barykady jakby, nie wiem, jakby blokują, albo no powiedzmy przed tobą miejsca, w których występują bardzo silne Pokémony. Każdy, kto przez cię przechodzi, musi być eskortowany przez silnego trenera. Okej.
Ale jako, że ukończyłeś wyzwanie wyspy, to możesz przejść, albo kończyć po prostu wyzwanie wysp, możesz przechodzić przez te barykady. Zawsze po ukończeniu prób. Także jesteś gotowy? W takim razie tak, oto moc z kapitana. Tak więc otwierają nam barykadę. Tak, zniknęła w cudowny sposób. Cześć, to jest. Voila! Teraz twój świat jeszcze się powiększył. Jestem jedynym kapitanem na wyspie Melemele, co oznacza, że moja próba jest jedyną próbą tutaj. Teraz, kiedy zaczęłeś próbę, proszę, poinformuj o tym kahunę wyspy Hale. Okej, okay. O, jest profesor Kukui! Tak jest. Co, że ukończyłem próbę? Hej, Hawkins! Kiedy tak patrzę na twarz Illimy i twoją, czyżbyś pokonał, czyżbyś przeszedł pierwszą swoją pierwszą próbę? A cóż, chyba dam ci coś jakby w nagrodę. Tymczasem nauczę się czegoś o mocy Z. Okej, okay, czyli tak, zacznijmy od ustawienia kompatybilnego kryształu Z z twojej kieszeni na kryształy Z w twojej torbie. Tak jest, dokładnie. Następnie użyj tego kryształu na Pokemonie. Kryształy Z są kompatybilne z Pokemonami, tylko z tymi Pokemonami, które mają określone ruchy tego samego typu, które są kryształy. Czyli tak. Czyli jeżeli twój Pokémon trzyma kryształ Z, będzie w stanie używać mocy Z w czasie walki. I nie martw się, kryształy Z są wielokrotnego użytku i możesz je dać tak wielu Pokémonom, ilu tylko chcesz. Tak jest. Niestety nie mam żadnych ataków normalnych na moich dwóch boksach, więc Normaliuma Z nie użyjemy. Także patrz już się, kuzynie. No i tak, kuzynie, przyjacielu może lepiej. Tak więc profesor zademonstruje nam, jak działają ruchy Z. Także dziki Growlithe pojawił się, do akcji wchodzi Rockruff. Dwa szczeniaki walczą ze sobą. To jest ciekawe. Dobra, także opcja Fight, opcja Z-Power teraz. Także ten Pokémon trzyma Normalium Z, także można zobaczyć, jak działa efekt. Także ma takla, także dzięki temu taklu może użyć właśnie Blacklight Blitz lub Z-Leer. Właśnie wszystkie ataki określonego typu, jakie mamy, w sensie kompatybilne z naszym Z-kryształem, no to wtedy właśnie możemy ich użyć jako ruchów Z. Jeżeli to są ataki, to zawsze mają jakiś specjalny efekt, a jeżeli to są ruchy, to mają też swój efekt, plus jeszcze jakieś dodatkowe wzmocnienie, na przykład lepiej leczą, czy więcej obniżają statystyk przeciwnikowi, to takie przykłady tylko daję. Dobra, także tak, ruchy Z są naprawdę mocne i można ich używać tylko raz w walce. Tak jest. Jak będziemy mieli odpowiednie kryształy Z, to wam pokażę, jak to działa. Z-Power naprawdę daje kopa. Także używając ruchu Z, możesz naprawdę podawać w każdej walce. Więc na tym to jest cel pańskich badań, profesorze? Nie. To jest jak uderzenie z amnezją. Zapomniałem jeszcze, że skupiłem Lili gdzieś na 33. Ach, pomyśleć, że... Aha, czy pomożesz mi jej poszukać, Hawkins? Ja poszukam gdzieś w jaskini. Ciekawe, gdzie mogę odejść. Także dzięki, przyjacielu. Rozdzielmy się i znajdźmy ją. Aha, czytałem pójdzie do jaskini. Okej. Okay. A tymczasem my rozejrzymy się troszeczkę jeszcze na tej ścieżce, gdyż właśnie mamy wieczorową porę, co oznacza, że napaść na nas może pewien Pokémon występujący tylko właśnie nocnych porach. A tym poksem jest dokładnie alolański Rattata. Czym się różni alolański Rattata od zwykłego Rattaty? No przede wszystkim wyglądem, no ale też i typem. Alolański Rattata już nie jest Pokémonem tylko normalnym, jest to Pokémon normalnomroczny. Dobra, i Quick Attack. Miejmy nadzieję, że mój Water Gun nie będzie wystarczająco mocny, aby go rozwalić. Bo nie będzie. Nie będzie, dobra, idealnie. No i teraz użyjmy może Premier Bola. Nie, ja chciałem Pokebola. Trudno, zmarnuje się Premier Ball. Ale będę kupował Pokebola, więc i Premier Bola też dostanę. Dobra, także gratisowym bolem złapaliśmy Rattatę. W zasadzie jak na razie to jest jedyny Pokemon, który tutaj występuje nocą. Tak ekskluzywnie.
Dobra, i Papilio zdobyła poziom 17, okej. Okay. Specdef plus 2. No i dobra, dane o ratacie zostało dodane. A, jeszcze nie, bo tak właśnie Papilio ewoluuje na poziomie 17. Ewoluują właśnie, z tego co pamiętam, chyba wszystkie startery alolańskie. Tak więc czas na ewolucję, ta muza jest świetna. Naprawdę, mamy też ją przy wykluwaniu. Tak więc nasz Papilio ewoluuje i teraz staje się mocniejszy Pokémon, jakim jest Briony. Tak jest, i Briony coś próbuje poznać. Nie. Także dane, o właśnie, to jest super. Zawsze po ewolucji od razu mamy podgląd na dane o określonym Pokémonie w Pokédexie. Tego wcześniej nie było. To jest naprawdę fajne. No więc mamy Popstar, cokolwiek to jest. Pokémon Gwiazda. Tak jest, naprawdę nie wygląda on trochę na Samsa, akurat my Samsa mamy. No, w każdym razie jest uzdolnionym tancerzem. Może stworzyć, jakby nie wiem, baloniki z wody, albo takie mobelki po prostu tańcząc i następnie bombardować nim przeciwnika. Ciekawe. Dobra, tak więc i mamy też nowego Pokémona, jakim jest Rattata. Także dwa wpisy za jednym zamachem, za jednym łapaniem. Dobra, więc zobaczmy, co ciekawego Pokédex powie na temat Rattaty. Forma alolańska, Pokémon mysz, mroczno normalny. Aha, na odwrót powiedziałem typy. Dobra, w każdym razie jest to Pokémon. Jest to straszny szkodnik, gryzie drzwi i niszczy po prostu i nawiedza domy, znaczy no po prostu, nie wiem, no wchodzi do domów. Aha, i właśnie swoimi, jakby dzięki swoim wąsom jest w stanie wyczuć jedzenie, które później kradnie. Także kłopotliwy szczurek, jakby nie było. Dobra, tak więc rzućmy sobie może okiem na właśnie nowe poksy, jakie teraz pozyskaliśmy. Czyli w zasadzie mamy nową, wyższą formę naszego Papilio, czyli właśnie Briony, który właśnie no jest troszeczkę silniejszym Pokémonem, jakby nie było. Tu mamy specy atak już 36, czyli wyżej niż wcześniej, co z kolei jest dobre, bo głównie na ataka specjalnych będziemy korzystali. No i dalej mamy jeszcze parę nowych poksów, jak na przykład Diglett. Tak jest, Pokémon ziemno-stalowy, który jest niebywale szybki. Alolański Diglett też, no w sumie statystyki jakoś się szczególnie nie różnią od zwykłego Digletta. No, ale silny i szybki Pokémon, powiedzmy. No i w sumie z nowych ataków mamy właśnie Metal Claw, który jest atakiem stalowym, celność 95, czyli no, nie ma tych 100%, no ale nie jest jeszcze źle, siła 50 i może jeszcze wzmocnić nam atak. Na to szanse są niewielkie. No i dalej mamy jeszcze Astonish, atak typu duch, który może też potknąć, a to chyba widzieliśmy go u Drift Blima. Dalej jeszcze mamy Rattatę, tak jest, Rattatę właśnie z... Co nowego u Rattaty? Focus Energy, który zwiększa szansę na krytyczny, Quick Attack, który ma priorytet, no i Tail, który obniża defensywę. A Rattata jaką ma umiejętność? Nie wiem, czy zwróciliśmy na to okiem. Jaki item? Jaki item? Summary. Rattata ma, o, fajną umiejętność, Hustle, która co prawda obniża mu trochę celność, ale zwiększa mu siłę ataku. Okej, okay, no właśnie Diglett ma jeszcze Tangling Hair, który właśnie obniża speeda przy, jak ten przeciwnik nas, no po prostu ma z nami kontakt przy ataku. Dobra, no to tyle jeśli chodzi o nowe poksy, możemy śmigać dalej. Już nic nowego nie znajdziemy na tej ścieżce. Ale mimo wszystko coś nas napadło. No tak, dziki Pokémon, jaki nas napada jest... A, jeden znajdziemy! Smeargle! Zapomniałem o nim! Ha, Smeargle! Tak jest! I Lima go miał przecie. Dobra, czyli Smeargle też spróbuję złapać. Poziom 10. Miejmy nadzieję, że mój Spark nie będzie za mocny. Smeargle, jak widzieliście, jest dość rzadki tutaj. Sketch! O-o. A dobra, Sketcha można przywrócić. Także Sketch jest to ruch, który kopiuje każdy wcześniej użyty ruch na właśnie Smeargle. Dobra, czyli jeszcze użyjemy Mud Slapa, żeby delikatnie go jeszcze trochę osłabić. Przy okazji może obniżymy mu celność, to może mnie nie trafi Sparkiem. Sketcha możemy później przywrócić, także nawet jakbym chciał trenować Smeargla, to... chociaż wątpię w to, no ale nawet jeśli, to i tak będę mógł właśnie tego Sketcha później, ale to dużo, dużo później przywrócić. Dobra, także spróbujmy Smeargla złapać. No oczywiście Great Ball, bo tutaj zwykły Pokémon to i tak za mało. Nawet Great Ball coś nie daje rady z tego, co widzimy. Dobra, jeszcze raz. Great Ball! W sumie Smeargla i tak jest dobrze zaatakować najpierw, żeby ten przechwycił jakikolwiek atak, aby nie użył Struggla, bo właśnie Sketch ma tylko 1 PP. Nie każcie mi używać Ultra Balla, no. No tak, Smeargle jest jeden z trudniejszych Pokémonów do zapalania, jakie tu można znaleźć. Raz, dwa, trzy... Siedzi, dobra, mamy Smeargle'a! Dobra, no to teraz to już chyba mamy wszystko, co tu występuje.
Dobra, tak więc 105 punktów ekspo, ładnie. No i dane o smergu oczywiście zostały dane do naszego pokédexu. Ten Pokémon oczywiście nie ewoluuje, także jest jeden na stronie. Jest już ma wystawiony. Dobra, także tak, 19% w pokédexie Mele Mele jest to Pokémon Marsz typu normalnego. Każde unikatowe dzieło stworzone przez tego Pokémon jest namalowane jego takim płynem, który wydziela się z końca jego ogona. W ten sposób też zaznacza swoje terytorium. Okej. Okay. Dobra, czyli Smergo trafi do naszej drużyny. Dobra, no to część boksu sobie już mogę w sumie odesłać do boksu, troszkę się podleczyć przy okazji w centrum Pokémon, no i będziemy mogli sobie już ruszyć dalej. To właśnie 15 minut odcinka, a my stoimy w zasadzie w miejscu. Czyli tak, odeślemy poksy do boksów. Przy okazji jeszcze rzucimy okiem na nowego naszego poksa, jakim jest właśnie Smergle. I Smergle jest właśnie Pokémon typu czysto normalnego. Dosyć szybki, dobry w specdefie nawet. No i właśnie, ciekawą mnie też jaka jest Technician, która zwiększa siłę słabszych ataków. Słabszych, czyli takich, które mają siłę chyba poniżej 60. No i przechwycił Sketchem Spark. Właśnie ten Pokémon ma atak Sketch, który... Znaczy atak, no może ruch bardziej. Który właśnie jest w stanie przechwytywać ataki przeciwników. Dobra, miał nic nie ma. Czyli to chyba tyle, co chcieliśmy załatwić tutaj. Także jeszcze, skoro już jestem w centrum Pokémon, to się podleczmy. Aha, jeszcze Pokébolę miałem kupić. O, w porę mi się przypomniało. Dobra, czyli na szybko się podleczmy. No i tak, kupmy Pokébolę. O, właśnie, i tak, to połyskujący kryształ Z, to oznacza, że przeszedłeś próbę i limę, gratuluję. Teraz będziesz mógł kupować więcej i więcej rzeczy po prostu, będziemy mieli dostęp do większej ilości. Teraz możemy już kupować Great Ball, możemy kupować Super Potiony, oh tak. Fajne, dobra, ja chcę kupić 10 Pokeboli, do tego dostajemy Premier Bola, to chcę kupić dodatkowe jeszcze 10 Pokeboli, bo dostanę jeszcze jednego Premier Bola. Jakbym kupił 20, to bym dostał tylko jednego, także trzeba kupować podyszce. Great Ball wystarczy, także czas udać się na kolejną, nową ścieżkę. Dobra, gdzie ja to idę? Na ścieżkę trzecią. Tak jest, i na ścieżce trzeciej oczywiście mamy sporo nowych trenerów. A, ty nie jesteś... Chciałem przejść pod poruszającym się czajem, a zostałem zaatakowany przez lecącego Pokemona Ptaka. Cóż za... cudne szkodniki to są. Tak, i właśnie, kiedy zobaczył taki cień, to znaczy, że nadleci na nas Pokémon TOK! Zazwyczaj to jest Spearow, ale to może być na przykład Rufflet! Tak, Rufflet jest kolejny Pokémon, jest to Pokémon taki mały orzełek. Pokémon normalno latający, który jest ekskluzywny dla wersji Sun. W Moon znaleźlibyśmy tutaj Vallaby, tak się chyba ten Pokémon nazywał. Dobra, także Bite. Wow, pek. Co boli. W sumie, widzicie, już mamy Pokémony 12 level. Dobra. Jeszcze raz Bite. Rufflet jest dosyć dobry Pokémonem w ataku. Wing Attack! O, żeś ty! To mnie praktycznie wykończyło. Dobra, spróbujmy Ruffleta złapać. Ten mnie całkiem wykończy. Dobra, Great Ball już. Chcę mieć pewność, że się złapie. Rufflet, co ciekawe, też jest zawsze samcem. To jest dosyć interesujące. No i... Jest! Dobra, mamy Ruffleta. Uff, to nie jest przeciwnik dla Grabin. Znaczy, chyba żeby użył Sparkan, to wtedy tak, ale... tak to nie. Nie ma co. Dobra, więc dane o Rufflecie zostały dodane do Pokédexu. Tak więc kolejny Pokémon jest nasz. Dobra, więc tak, mamy 20% w Pokédexie. Mele Mele jest to Pokémon, to taki orzełek mały, no. Normalnie latający. Tak, więc bez zastanowienia podejmują walkę, rosną w siłę i za każdym razem, gdy omdlewają lub zostają ranne. Ha, czyli iście waleczny Pokémon. Czyli Rufflet trafia do naszej drużyny. No i tak, przydał mi się poleczyć Grabin. O, i coś tutaj wypadło, Prettywing. Przedmiot, który możemy sprzedać. Dobra, a ja chciałem się podleczyć. Potion. Dobra, myślę, że na razie jeden starczy. Dobra, no to skoro już jestem w menu, to i zerkniemy na naszego nowego, świeżo panego Ruffleta. Więc Rufflet to, tak jak mówiłem, Pokémon normalizujący o dosyć dobrym ataku, niezłej defensywie, no i całkiem w porządku szybkości. Ma oczywiście być Kina i z tych ataków, co my tu mamy, mamy Furyta, który uderza od 2 do 5 razy, jak i również Wing Attack, to jest atak latający o 60, po prostu. Atak skrzydłami.
To dosyć ciekawy atak. Dobra, oczywiście to jest koniec tych Pokémonów, jakie tu występują. Jest ich naprawdę sporo na tej ścieżce. Także warto jest płacić tu i ówdzie. I trener! Przyuważył mnie. Każdy Pokémon posiada umiejętności. Umiejętność wykorzystywania to klucz do zwycięstwa. Czyżby. Dobra, także walczmy z trenerem imieniem... Gian. W sumie, kurczę, mogę zostawić sobie te niższe HP na grabin, to wtedy właśnie umiejętność wzmocniłaby mi mocno właśnie Bugbite'a. Chyba mamy Swarm, ja dobrze pamiętam. Dobra, Psyduck, w każdym razie, kolejny nowy Pokémon, jest to Pokémon wodny, więc atak elektryczny będzie na nim idealny. Spark. No, prawieśmy go wykończyli. I Paraliż, to jest dodatkowy jak naszego ataku. I sparaliżowany nie może się ruszyć, super. Dobra, także dobijmy Psyducka jeszcze raz Sparkiem, nie ryzykujmy innych ataków. Także iskierki i bam. Dobra, rozwalamy Psyducka, no i w ten sposób trenera. Nie mogę ci pokazać efektu mojej umiejętności? No, umiejętność Psyducka to trudno tak pokazać, ma Dump albo Cloud 9. Dobra, chodźmy więc dalej. Tu mamy trawy, w których też będziemy mogli złapać całe mnóstwo nowych Pokémonów. I tu jeszcze mamy Hillbola. O proszę. Dobra, i kolejny Dziki Pox. Dziki Pox. I tym Poxem jest Monkey! Monkey jest też kolejną Pokémonem. Jest to Pokémon typu czysto walczącego. Jest to Pokémon, który występuje w zasadzie tylko tutaj. W tym oto tutaj miejscu, na wyspie Mele Mele. Monkey już raczej nie uratujemy nigdzie indziej, co najwyżej jego wyższa forma. Oj, paraliż! W sumie sparaliżowany Pokémon jest trochę prostszy do złapania, więc myślę, że powinno to jakoś w miarę pójść. Tak więc użyjmy może tym razem Pokébola, mamy ich dużo, także rzucamy. I miejmy nadzieję, że się złapie. Raz. Dwa. Trzy. Siedzi! Dobra, mamy Monkeya, kolejny nowy Pox jest nasz! Tylkośmy weszli w trawę i już nowe poksy. Okej, więc 73 punkty expa, EV do ataku i zobaczmy, co tam ciekawego powiedzą o Monkeyu. Właśnie, Monkey jest to kolejny nowy Pokémon, Pokémon właściwie czysto walczący. No i ile to już mamy procent w Melmele? 20! O, wypełniał nasz Pokédex, jest to Pokémon świniomałpa. Ciekawe połączenie. Może się stać, znaczy Monkey może... Nie wiadomo z jakiej przyczyny stać się zły. Każdy, kto się do niego zbliży, może stać się celem jego wyładowania jego wściekłości. Czyli... Bez kija nie podchodź. Dobra, tak więc szukajmy kolejnych nowych poksów, bo takowe na pewno tu jeszcze występują. Szczególnie na tej ścieżce jest bardzo rzadki, on chyba występuje z drugiej jej strony. Dobra, kolejny Monkey. W sumie Monkey to nie jest najprostszy przeciwnik dla grabin, z tego względu, że nasze ataki... Co tylko, w zasadzie tylko Spark działa normalnie na Monkeyu. Dobra, także Spark, które ci karate chop. Oczywiście ataki walczące nie są efektywne na robactwie, tak więc... Monkey woła wsparcie! Jeżeli Pokémon woła wsparcie, to zazwyczaj przywołuje z Pokémonów ze swojego gatunku, ale może też przyzwać Pokémony innego gatunku, co jest też dosyć ciekawe. Ale to tylko w przypadku niektórych Pokémonów. Większość zazwyczaj przywołuje swoich pobratyńców. Dobra, także chodźmy dalej. I Rattata. O, i sobie tutaj na Rattatę będzie dobry nasz Bugbite. Będzie super efektywny dla Poksamu rocznego. Także Bugbite. Rattata chyba też, o ile dobrze pamiętam, ma szansę na jakąś jagódkę. No ale i tak jej efekt nawet na nas by nie zadziałał. Dobra. Tu występuje jeszcze pewien Pokémon, którego fajnie byłoby znaleźć, ale... Czy nam się to uda? Znaczy na tego jednego Pokémona są naprawdę niskie. Jego znalezienie znaczy się... O, Cutify. W sumie, czy chce mi się bić z Cutify? W sumie chyba nie. Chyba nie. Wow, nie udało mi się uciec. No tak, bo Cutify jest silniejszy już raz. Chugglebug. Jest to specjalny atak robaczy, który jeszcze obniżył mi spec atak. A w sumie spec ataku nie używam. Dobra, to więc musimy Cutify rozwalić. Trudno. Dobra, Absorb to skali będzie nieefektywne, aż 1 HP mi wzięło. Dobra, Spork! Oho! Na 3 uderzenia może będę musiał rozwalić Cutify. Dobra, Fairy Wind to już trochę bardziej niebezpieczne. Dobra, kolejny raz Spark i wykończ to, kurczę, nie, ale jest paraliż.
O tyle dobrze. No teraz będziemy szybsi, może użyć na przykład takiego już nieefektywnego bajta. Na tyle HP toś starszy. Kidify jest naprawdę szybkim boksem. Jedyny Pokémon na tej ścieżce, który jest szybszy od Grubbin, naprawdę. Dobra. No to jeszcze może zajmiemy się jakimiś trenerami tutaj, albo rozejrzymy się, bo tak naprawdę na tej ścieżce jest całkiem sporo trenerów i przedmiotów chyba też. Czy znasz się na typach ruchów i typach, albo na jakimś dodatkowym efekcie związanym z tym samym typem ruchów i Pokémonów? Może chodzi tutaj o to, że właśnie ataki typu tego samego, co nasi Pokémon są mocniejsze dodatkowo, więc walczmy wschodzącą gwiazdą Tatianą, która wysyła do walki, mam nadzieję, że coś, na co nasza Grabi będzie dobra. Petilil! O tak! Petilil jest w sumie kolejnym Pokémon, jest to Pokémon czysto trawiasty, ekskluzywny dla wersji Moon z kolei. Tu właśnie możemy złapać Katenigo, a w Moon właśnie Petilila. Dobra, Bugbite w zasadzie powinien załatwić sprawę, gdyż to jest atak super efektywny. Podwójnie wzmocniony. Tak więc rozwalamy Petilil, no i pokonujemy Tatianę. Więcej nie wiem, jakby preferencji. Dobra, chodźmy dalej. Dobra, i tak, tu i ówdzie też, jak właśnie widzieliśmy, latają różne poksy. I tu znaliśmy Sharpback, który jest przedmiotem, który wzmacnia ataki typu latającego. Dobra, tu w sumie nowych Pokémonów latających nie znajdziemy, także już w sumie bardzo nawet nie ma co się z nimi zadawać, lepiej to pomijać. Tak, tu nie ma nic, a kiedy przejdziemy tutaj... Tak, tu mamy przejście do pewnego ciekawego miejsca, ale nim zajmiemy się za chwilę. Natomiast tak, tu stoi profesor Kukui, który nas nie przepuści, tu mamy pewnego gościa. Jestem trenerem, który używa przedmiotu, jakim jest czerwona karta, czyli red card. Chciałbym, żebyś pokazał mi swoją siłę. A najpierw pokonaj wszystkich trenerów, którzy są na właśnie ścieżce trzeciej. Dokładnie. Czyli właśnie też mamy dodatkowe właśnie takie questy, mini questy, można by powiedzieć, że jak pokonamy wszystkich trenerów ze ścieżki, no to wtedy coś tam dostaniemy. Także to jest dosyć ciekawe. Jesteś trenerem? Nie. Kiedy widzę takie dzieciaczki podróżujące ze sobą, podróżujące razem z Pokémonami ze sobą, to naprawdę aż serducho zaczyna mi bić, także dziękuję ci, znam ci coś za to i dostajemy Soothe Bell. Soothe Bell to z kolei przedmiot, który sprawia, że Pokémony rosną bardziej przyjazne, trzymając ten przedmiot. Także tak, bicie tego dzwoneczka daje wiele przyjemności. Poniekąd. No i to za skałami jeszcze mamy kolejnego tema, niestety go na razie zdobyć nie możemy, ale tutaj jeszcze możemy znaleźć pewnego nowego poksa i naprawdę super pok, gdyby mi się udało. Kurczę, znowu Cutiefly. Cutiefly to niebezpieczny poks dla naszej Grabin. Dobra, wyślemy do walki może Bryony i walczmy. Dobra, Struggle Bug. W sumie Bryony dość dużym poksem widzimy jest. Tak, i speca tak mi spada, trudno, to będę musiał użyć Aqua Jetta. W sumie tak nie wiem, czy Brian jest szybsza od Cutiefly. Dobra, i Stansport, no to teraz już na pewno nie jest szybsza. Haha, niech to. Znów się nadzieliśmy na... Wow, jeszcze wzywa towarzystwo, o nie. Tak, czasami to może być naprawdę mega uciążliwe, także kolejne Cutiefly się pojawia. I co ciekawe, jeżeli pokonamy tą jedną Cutiefly, która przyzwała towarzystwo, to ta druga Cutiefly też może przyzwać później towarzystwo. Także to różnie to wygląda. Dobra, Struggle Bug. Ta po lewej nawet jest szybsza, mimo tego samego poziomu, że ma korzystniejszą naturę. A z kolei ta po prawej ma lepszego defa. Czyli widać natura dodająca defa z prawej i natura dodająca speeda z lewej. Może być i taka kombinacja. Dobra, Firewind. Okej. Okay. W zasadzie to nie jest okej. Okay. Dobra, jeszcze raz, Aqua Jet. No, dawaj. Dobra. Dobrze, że parahaksy nie wchodzą jak na razie. Ale zwalamy dwie Cutiefly. Dobra, chyba coś myślę, że tego nowego Pokémona tutaj będzie dość ciężko znaleźć, także zostawmy go sobie może na późniejsze odcinki, a w tym chyba już będzie powoli wszystko. Tu już widzimy, że czekać na nas będzie profesor Kukui, który będzie chciał nam pokazać jakieś pewne nowe, ciekawe miejsca. Tego póki pamiętam, jeszcze wykorzystajmy troszeczkę zapasów z naszej apteczki. Damy sobie Paralyze Heal może i Potiona. No i myślę, że na tym zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Tak więc ja zapiszę do usłyszenia w kolejnym filmie z serii Pokémon Sun, w którym udamy się na kolejne nowe, ciekawe miejsce, w którym złapiemy kolejnego nowego, ciekawego Pokémona do naszej drużyny. Tak więc do usłyszenia.
Cześć!